Witamy Was ponownie. Dzień dobry. W naszym stałym składzie. Paweł Oględzki, doktor habilitowany, biolog środowiskowy. Dzień dobry. I ja. W tym samym, i ty, i ja, i ty. I w tym samym miejscu, tylko troszeczkę inaczej wyglądającym, bo woda jest dużo wyższa, jak Państwo widzicie prognozy a propos suszy stulecia. Ja napisałem artykuł do Wiadomości, czy grozi nam susza stulecia. Już wiemy, że nie grozi. I cieszymy się z tego. Tak, no to dobrze. Wiosna była ciężka, ale już jest lepiej. Ale już jest lepiej. Tym razem spełniamy prośbę wielu z Was i nie ukrywam, że również ja czekałem na ten odcinek. Brzana. Spróbujemy opowiedzieć, znaczy ja spróbuję podpytać Pawła o parę ciekawostek o tych wspaniałych rybach. Wiedziałem, że będzie odcinek o brzanie, dlatego nie jestem zaskoczony, bo nie zawsze wiem, o co zapyta Kamil, a tym razem wiedziałem, ale od razu muszę powiedzieć, że nie było łatwo, bo obdzwoniłem kilku swoich znajomych ichtiologów z prośbą o ciekawostki głównie dotyczące programów zarybieniowych, jakichś takich kwestii właśnie hodowli brzany i wszyscy byli tacy trochę sceptycznie nastawieni. Z brzaną się mało robi u nas w kraju. To nie jest ryba popularna w sensie hodowlanym, zarybieniowym i nie cieszy się zbytnią estymą naukowców, chociaż jest bardzo, bardzo ciekawa, ale oczywiście swoje o niej wiem. Także postaram się trochę informacji z Pawła wyciągnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze zagadnienie. Ile lat dożywają brzany? Tak? Czy to są ryby długowieczne, czy... Tradycyjnie 15. Tradycyjnie 15 bądź trochę więcej. No tutaj się rozpędzę 15, 22, 23. Takie przedziały wiekowe są podawane. Nie jest rybą szczególnie długowieczną, ale nie jest też jakąś efemerydą, taką, która żyje bardzo, bardzo krótko. Klasyka. 15-20 lat. A do jakich rozmiarów może dorastać? Tu są właśnie kontrowersje, bo różne poważne źródła podają inne te maksymalne wymiary brzany. Zazwyczaj kończy się to tak na 80-90 cm i ma się 8-9 kg, ale byłbym bardziej skłonny wierzyć tym innym danym, które podają 1,20 m i 12-14 kg. To jest ryba bardzo, bardzo umięśniona, właściwie kłębek mięśni, można powiedzieć. I tak samo jak kulturysta przy stosunkowo niewielkiej długości może ważyć bardzo dużo. W związku z tym bardziej bym się skłaniał ku 10-12 kg i 10-12 i 120 cm długości. No to ja największą, jaką złowiłem, to miała chyba 82 cm. No ważyć nie ważyłem, ale słyszałem o rybach takich około metra. Natomiast no nie wyobrażam sobie, jak taką rybę można pokonać, bo tak jak mówisz, jest to jeden wielki zbitek mięśni. Co więcej, jej kształt jest jeszcze taki, że nurt ją dociska do dna. Ja się szeroko uśmiechnąłem, ponieważ mam jedną z nielicznych okazji, żeby się pochwalić jakimś swoim sukcesem wędkarskim nielicznym. Ja złowiłem na spinning w życiu dwie brzany, ale ważyły odpowiednio 3,5 i ponad 4 kilo. No także to było, nie nastawiałem się specjalnie na brzany, zresztą 75-80 pewnie. To były ryby ponad 80 cm. Pierwszą z nich przywiozłem do domu z zamiarem zjedzenia, przyznam się, to było dawno temu. I to był jedyny raz, kiedy jadłem brzany, w zasadzie dwa razy, pierwszy i ostatni, za jednym posiedzeniem, ponieważ jest niesmaczna, jest szalenie oścista. Dlatego to już Państwu powinno wystarczyć do tego, żeby jako argument, że brzany należy wypuszczać. Wypuszczam. Piękna sportowa ryba. Tak jest. A kulinarna niekoniecznie. Niekoniecznie. Zupełnie nie. No nawet niekoniecznie. No zupełnie nie. A propos jedzenia, bo jeżeli już o tym wspomniałeś, ja też kiedyś swoją pierwszą w życiu złowioną brzanę zabrałem i to też był pierwszy i ostatni czyli raz. Też dwa w jednym, tak jak ja. Moja miała tam 50 parę centymetrów, ale amator. No. Natomiast też tego nie polecam, ale słyszałem historię, że ponoć mięso brzany jest trujące w okresie tarła. Przede wszystkim ikra jest trująca. Ikra jest trująca i to nawet może być niebezpieczna dla człowieka, nie tylko dla zwierząt, dla amatorów ikry, ale także dla nas. No, o przypadkach śmiertelnych nic nie wiem, ale stan chorobowy może potrwać nawet kilka tygodni. Ikra i mięso, zwłaszcza samic, samców również, mięśnie okolic brzusznych tutaj są również toksyczne, dlatego
To są lata ewolucji. Dlatego ikra brzany nie ma specjalnie wielu amatorów i ona i tam nie ma zbyt wielkich strat w okresie tarła, ponieważ w toku ewolucji ikrożercy nauczyli się omijać ikrę brzany. To znaczy ona nie wydziela jakichś specjalnych substancji odstraszających inne zwierzęta, ale one jak gdyby wiedzą, tego nie należy dotykać. A ponieważ brzana trzesie w tej chwili od ocieplenie klimatu, od połowy kwietnia nawet do sierpnia, to jest bardzo długie tarło, ono w kilku rzutach następuje w zależności od lokalnej populacji, no to przez dłuższą część sezonu wędkarskiego brzana jest w zasadzie niejadalna. A wiem, że na przykład w górach, w rejonach podgórskich mięso brzany, które podobnież jest bardzo smaczne, ja się obstakuję od tych ości, jest dosyć popularne, także jest to ryba łowiona i zjadana. No nie wiem, jakich sposobów mają się górale, żeby jak gdyby uniknąć tej trucizny, ale to generalnie jest twardy naród w związku z tym. Ale my zupełnie poważnie darujmy brzanom życie. Jak nam się uda złowić przepiękne trofeum wędkarskie, to wystarczy. No i emocje, tak? Emocje. To jest nieprawdopodobnie silna ryba. Tak jak mówiłem, to jest zbitek mięśni. Także... No chyba biorąc pod uwagę, powiedzmy, wszystkie nasze gatunki, wiadomo, sum jest najsilniejszą, sum jest największy. Więc pewnie dlatego jest uważany za najsilniejszą rybę. Natomiast jakby porównać, powiedzmy, przelicznik zrobić tak, masy do siły, z jaką chyba walczy. Brzana. Też mi się tak wydaje, no nie mam takiego doświadczenia jak ty, niewiele tych brzanów, wiem, jak już wspominałem, na spinning wie, metodami gruntowymi, no może z kilkanaście, ale też nie za wiele. Także... No to skoro jesteśmy już przy spinningu i przy metodach gruntowych, jaka jest dieta brzan? Ponieważ nie rozumiem, znaczy nie wiem skąd się bierze to ich upodobanie do żółtego sera, który jest świetną przynętą. Ja łowiłem brzany i na białe robaki, i oczywiście na rosówki, i na jakieś, wiadomo, płatki owsiane, tak, ciasto z płatków owsianych, ale również na spinning. I jak to jest? Czym brzana się odżywia w naturalnym... No tak, skojarzenie żółtego sera i z aromatu, jaki on, że tak powiem, emituje z przynętą spinningową jest trochę dziwne. Fakt, że brzana tak przyjęto ją kojarzyć z żółtym serem, czyli na pewno ma dobre powonienie. Zresztą te cztery wąsiki, którym zawdzięcza swoją nazwę, o tym za chwilę, żeby się tutaj nie wchodzić w jakieś inne wątki. Brzana jest, tak jak powiedziałeś, uniwersalna. Podstawą diety to jest ryba, która jest spłaszczona od spodu, jak gdyby od brzucha. Odkurzasz. I ma pysk dolny. W związku z tym to sugeruje i to dowodzi, że ewolucyjnie jest przystosowana do tego, żeby odżywiać się bezkręgowcami dennymi. Pokarmem znajdowanym na dnie. To są zazwyczaj duże larwy, jętki, widelnice, także dorosłe raki, kiełże. To jest podstawa diety. Ona żeruje w żwirowych rynnach, gdzie właśnie ten pokarm jest w dosyć dużej obfitości występuje. Natomiast co jest ciekawostką? Oczy, wąsy najpierw, które pomagają jej w odczytywaniu, w odbieraniu impulsów z otoczenia, także wychwytywaniu tych bodźców, które wysyłają ryby, które przydnieżerują, takie jak kiełbie, ślizy. Wąsy są skierowane ku dołowi, to jest kolejne przystosowanie do żerowania przy dnie. Ale uwaga, oczy są podniesione nieco ku górze i skierowane ku górze, czyli to świadczy o uniwersalności brzany jako łowcy, bo jednocześnie patrolując dno jest w stanie patrzeć, co się dzieje powyżej. Jeśli tam przepłynie jakaś niewielka ryba, to ona może ją zaatakować i najprawdopodobniej tak zrobi. Także przydennie, ale niekoniecznie. I brzana generalnie jest tym aktywniejsza, im jest później. Niektórzy mówią, że to jest w ogóle ryba nocna. To nie jest do końca prawda, ona potrafi żerować przez całą dobę. Ale to jest też typowe dla ryb, które nie zaprzestają żerowania
po zapadnięciu zmroku, że im jest później, tym one zaczynają się jak gdyby przenosić wyżej. I w nocy brzana może żerować nawet przy powierzchni, tak samo wypływa na płciznę z wynien. Także w zasadzie nie ma fragmentu rzeki, którego by nie penetrowała i nie ma pokarmu potencjalnego, którym by się nie zainteresowała. Czyli jest wszystko żerna. Jest wszystko żerna. A ser? Wiele ryb reaguje bardzo intensywnie na bodźce wysyłane, odbierane poprzez receptory węchowe. Brzana jest tutaj jedną z takich ryb, ale nie tylko ona reaguje na ser, zwłaszcza podgniły. A propos tego, co przed chwilą powiedziałeś, że brzana żeruje powiedzmy na tym, co jest tam pod nią, ale obserwuje to, co jest nad nią. Ja złowiłem sporo brzan na spinning i powiem Ci, że przeważnie jej brania wyglądają na zasadzie, wiesz, trzymasz woblera gdzieś tam w napływie czy w przelewie i nagle tak jakby gałąź napłynęła, uwiesza się, zacinasz, jest brzana. Jeden raz mi się zdarzyło, łowiłem może 3,5, może 4 godziny, miałem 8 brzanowych brań. Wyjąłem 4 ryby, dlatego wiem, że brzany, natomiast brania były bardzo agresywne. Wstawiałem wobler i nagle to były mega agresywne, mega dynamiczne strzały woblera, tak jak kleń albo sandacz na krótkim dyszlu, a to były brzany. Ale zdarzyło mi się to jeden, jedyny raz, jednego dnia. No tak jak Ci mówiłem, nie mam za dużego doświadczenia w łowieniu brzan na spinning, natomiast mi się wydaje, że to dotyczy wszystkich ryb drapieżnych, lub czasami drapieżnych, tak jak brzana, że zależy to od dnia. Może od nocy i tak dalej, że są takie momenty, kiedy będą żerowały bardzo, bardzo agresywnie, no zwłaszcza w jakichś porach przesilenia pogodowego, ale to nie wiadomo, nie jesteśmy rybami. Także tutaj nie ma reguł, nie ma jednej wędkologii. Nie możemy powiedzieć, że brzany zawsze będą żerowały tak, jakby się uwieszały. Najczęściej, ale wszystko zależy to decyduje o pięknie wędkarstwa także. A dlaczego brzany się spławiają? Bo to jest też ciekawy temat. Tak? Znamy, to już słynne jest to spławianie brzany, ten furkot. Robią to zupełnie inaczej niż każdy inny gatunek. Robią to po to, jak wszystkie inne ryby, w celu wyrównania ciśnienia. Natomiast rzeczywiście to spławianie brzan jest wyjątkowe, dlatego że one mają niesłychaną, bardzo specyficzną technikę. Wyskakują z wody niemal pionowo ku górze, nawet na metr. I charakterystyczny furkot, o którym wspominałeś, to jest płetwa grzbietowa, która jej ostatni promień jest dodatkowo jak gdyby wzmocniony, on jest sztywny, co sprawia, że ta płetwa działa tak jak żagiel, jak sztandar, który łopoce na wietrze. To jest oczywiście bardzo, bardzo wspaniałe doznanie, zwłaszcza, że brzany skaczą, spławiają się zwykle albo późnym wieczorem, albo w nocy i czasami po prostu tylko je słychać na tym brzanowisku. Ale jeżeli to zobaczymy taki spław, nie da się go pomylić z żadnym innym gatunkiem. Tak samo, jeśli go usłyszymy, nie da się pomylić z żadnym innym gatunkiem. Widać te bursztynowe płetwy, pomarańczowa ryba, tak? No, wiemy, że jest to brzana, aczkolwiek taka przykra wiadomość dla wędkarzy, jeśli brzany się spławiają, to najprawdopodobniej nie będą brały. Ja właśnie... Dlatego, że zmienia się ciśnienie, a wtedy ryby zwykle zaprzestają żerowania. Ja właśnie chciałem to powiedzieć, wiesz, bo zdarzyło mi się w zeszłym roku, przez prawie pełny dzień powiedzmy spinningowania widziałem, nie wiem, 70-80 spławów, masę. To pokazuje, ile tej ryby jest jeszcze w Wiśle, w odróżnieniu do tam powiedzmy szczupaka, sandacza. Mówię oczywiście o Wiśle Mazowieckiej, tutaj o tym naszym odcinku, gdzie innych ryb jest niewiele. Powiedzmy jest trochę suma, trochę bolenia. Brzany moim zdaniem jest chyba najwięcej. I ten dzień właśnie uświadomił... Chociaż jest to kraina leszcza. Przepraszam, że ci... Wiesz co, ale na przykład w samej Warszawie... brzany jest nieco wyżej. No tak, ale w samej... No to prawda, no, ale w samej Warszawie powiedzmy jest bardzo dużo kamieni. Jest sporo takich szybkich miejsc, biotopów, oczywiście. Tak, z kamieniami, ze żwirem, z bardzo szybkim nurtem. I to ewidentnie brzany trzymają się tam tych miejscówek. I po prostu widzieliśmy masę spławiających się ryb. Oczywiście one nie brały, nie złowiliśmy żadnej. Tak jak powiedziałeś, pewnie zmieniało się ciśnienie. Nie. Natomiast spławów była masa. No, przepiękne widowisko. Ja większą z tych swoich dwóch naprawdę pięknych brzan złowionych na spinning, dwie ryby złowiłem na spinning, dwie brzany w ciągu 40 lat.
kiepski jestem. Ale złowiłem ją w ujściu Pilicy do Wisły, czyli w zasadzie to już też w krainie, tak, w krainie Leszczy. Okej, okay, a powiedz mi, bo mówiliśmy o krainie Brzany, tak, jako typowym środowisku tej ryby. Czy jest możliwe, żeby brzany żyły w zbiorniku zamkniętym, na przykład w jakiejś zaporówce, która ma połączenie z rzeką? O zaporówkach nie słyszałem, natomiast żyją na pewno i nie jest to jakiś oddzielny podgatunek ani forma. Są to normalne brzany w jeziorach alpejskich. Mhm. Żyją. Nie wiem, w jaki sposób się tam znalazły, czy zostały wsiedlone, chociaż nie sądzę. Być może na kaczych łapach, być może te jeziora mają połączenie z jakimiś rzekami, przynajmniej okresowe, natomiast wiem, że występują, wiem, że sobie dają radę. No nie jest spełniony ten główny warunek, czyli wartki nurt, ale pozostałe podłoże, natlenienie, temperatura wody, tak, także są i osiągają bardzo ładne, przyzwoite rozmiary. No powiem Ci, że teraz o tym tak naprawdę pomyślałem, nie wcześniej, że Jezioro Gigantów, o którym rozmawialiśmy, o tych wielkich okoniach, tam również żyją brzany. My żadnej nie złowiliśmy. Nie chciałeś mnie wkręcić. Wiesz co, teraz naprawdę przysięgam Ci, że dosłownie teraz na to wpadłem. Jakbym powiedział, że nie ma brzan w jeziorach, to byś powiedział, a w jeziorze gigantów są. A to byś powiedział, że w Hiszpanii się nie liczy. Tak. Ale słuchaj, teraz o tym pomyślałem, że żadnej nie złowiliśmy i nie widzieliśmy. Natomiast miejscowy przewodnik hiszpański nam opowiadał, że żyją tu brzany i w maju je doskonale widać, ponieważ one w maju gdzieś tam się trą i podchodzą na płytką wodę tuż przy brzegu i mówi, że widać masę tych brzan jak podczas tarła, ale znaleźliśmy dwie martwe brzany. Już takie, wiesz, takie mocno wysuszone, natomiast no, nie dało się pomylić z żadną inną. Jeszcze raz, Jezioro Gigantów nie ma żadnego połączenia z rzeką i tak dalej. Wiesz co, chyba ma. No. Chyba ma, bo to jest jakaś zaporóweczka mała, więc ma jakieś połączenie, natomiast brzany tam są, podobno wielkie, no ja widziałem tylko jakby już takie wyrzucone przez wodę. Czyli jak widać, nurt nie jest czynnikiem niezbędnym do występowania brzan i osiągania przez nie dużych wymiarów. Natomiast natlenienie, temperatura i podłoże, żwirowate, kamieniste. No tam żwirowate. Same kamienie. To tak. A powiedz mi, bo wiele słyszałem o żerowaniu brzan, że one mają jakiś tam swój teren. Mhm. Idą pod prąd, żerując, tak, oczywiście, tak, przeszukują, tak, dno przeszukują, po czym jak dojdą do końca swojego żerowiska, zawracają, spływają i robią ten sam odcinek tej swojej stołówki od nowa. To jest prawda. A żerują przewracając, czy jest taka możliwość, że brzana przewróci pyskiem, nie wiem, spory kamień, żeby zajrzeć, co tam jest, kiełżyki pod spodem? Zależy jak spory. Kiełżyków tam nie znajdzie. Kiełże to są bezkręgowce, które żyją raczej przy samym brzegu wśród roślin. Mhm. Ich nie będzie w prądzie. Ale larwy jętek, larwy widelnic, nawet dorosłe skorupiaki, tak, one będą pod kamieniami. To jest najbardziej opłacalna, naturalna taktyka ryb żerujących w prądzie. Brzany rzeczywiście mają takie swoje odcinki, które penetrują dość dokładnie i potem wracają i szukają tego, co wcześniej zostało wypłukane, jeśli tam jeszcze gdzieś może na jakimś kamieniu osadziło. Ewentualnie jakieś nowe partie dna. Natomiast spytałeś, czy mogą przesuwać kamienie, czy większe ziarna żwiru. To wszystko zależy od rozmiaru. No, oczywiście, jeśli mamy głaz tej wielkości, to brzanego nie przesunie, chociaż jest rybą niesłychanie silną. Dlatego tutaj, no tak, ale jeśli jest w stanie go ruszyć, to zależy od wielkości ryby, od siły. Ale po to mają bardzo silną tą część nosa, tak nazwijmy przedniej części pyska, żeby właśnie grzebać w nie, grzebać w wirze, do tego są predestynowane. Także brzana jest idealnie przystosowana do żerowania w rynnach, w żwirowych rynnach, stąd to jest taki ideał siedlisk brzanowych. Ale oczywiście daje sobie radę także w innych biotopach. A powiedz mi, gdzie zimują brzany? Czy również na takich płytkich i szybkich miejscówkach rzecznych, czy jednak preferują jakieś spokojniejsze wody? Jak każda ryba, kiedy zwierzę zmiennocieplne, kiedy ma do dyspozycji mniej energii, szuka nieco spokojniejszych fragmentów, ale to nie tak, że będzie wypływała na przykład do Starorzeczy i tak dalej, szuka zupełnie stojącej wody. Nie, cienie prądowe, wszystkie te zacisza, nieco krawędzie wynienne, ale żerują także zimą, także nie ma tutaj jakichś takich wielkich zmian, jeśli chodzi o siedliska. Nieco spokojniejsze fragmenty wynien.
Okej, powiedz mi, jakieś ciekawostki o brzanach? Masz może coś z czym. Czekaj, można co by byśmy. No, jak zwykle jestem nieprzygotowany, jeśli chodzi o ciekawostki, bo w zasadzie wszystko żeśmy poruszyli. Te skoki widowiskowe, trujące mięso i ikra. Nie, już chyba wystarczy. To może na koniec zdradzimy naszym widzom, jaki mamy pomysł na jeden z kolejnych odcinków. O boleniach. Tak, jak i ty masz pomysł, a ja się dostosowuję, jak zwykle. Tak. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za to, że uczestniczycie w tych naszych filmach, w tych opowieściach Pawła o rybach. Bardzo nas cieszy, że jesteście zaciekawieni, jak ryby żyją, jak się zachowują, a nie na co tylko je łowić i w jaki sposób. I chcieliśmy was troszkę wciągnąć w jeden z kolejnych odcinków, o który wy bardzo prosicie, a ja też, tak jak z odcinkiem brzanowym, nie mogę się go doczekać, czyli bolenie. Mamy taki pomysł, abyście to wy zadali pytania o bolenie, poruszyli tematy, o których chcielibyście, żeby Paweł opowiedział. Jeżeli możecie, to piszcie w komentarzach poniżej, co chcielibyście usłyszeć o tych wspaniałych rybach. I jeśli to będą pytania o biologię bolenia, to oczywiście Paweł wybierze, nie wiem, 10, 20, w zależności ile tych pytań... Ile będzie. Tak, ile będzie, byle były ciekawe. A jeżeli trafią się pytania wędkarskie, to spróbujemy... To Kamil jest lepszy po prostu. Może spróbujemy razem. Czyli jeżeli będą pytania o biologię, to poprosimy Pawła o odpowiedzi. Jeżeli będą pytania o typowo wędkarskie, to jeżeli ja będę umiał pomóc, bo może nie będę umiał, to spróbuję coś powiedzieć. Jeżeli nie, to może wspólnymi siłami. Także będziemy wdzięczni, jeżeli nam podpowiecie, co chcielibyście usłyszeć w jednym z następnych odcinków o boleniach. Kamil, jeśli mogę, w takim razie a propos wątku, bo ja czytam komentarze od pewnego czasu pod naszymi filmami, ale odpowiadam często z opóźnieniem. Udostępniłeś przepis na zupę rybną? Bo kilku internautów prosiło o przepis na zupę rybną mojej żony. Z jazgarzy, między innymi z jazgarzy. W każdym razie z tych małych rybek już jest u Kamila i będzie. Tak samo jak przeczytałem w kilku komentarzach, ja bardzo przepraszam za swój sposób wypowiedzi, że ja się jąkam. Ale jest to kwestią poważnego wypadku, który miałem już wiele lat temu, ale no, konsekwencje wciąż są. Ja staram się z tym walczyć i no, przepraszam wszystkich internautów, którym to przeszkadza. Paweł, ja myślę, że przepraszam, że się wtrącę, ale jeżeli ktoś pod takim filmem merytorycznym, w którym dzielisz się wiedzą, jest w stanie napisać tylko to, że się jąkasz czy coś, to ale myślę, wiem, że tu nie ma wiem, co, że to może nie ma co dyskutować. Wiem, że to może przeszkadzać, że są jeszcze z takimi komentarzami też spotykam, bo ja w tej chwili dużo zajęć prowadzę u siebie na uczelni online, wykładów i tak dalej i też przychodzą takie komentarze. Bardzo przepraszam, to jest ode mnie niezależne. Robię co mogę. Nie, no myślę, że tutaj to jakby no, takich komentarzy to nie ma w ogóle co się ustosunkowywać, bo... Bo to może przeszkadzać w odbiorze. Ja rozumiem. Jeżeli ktoś, wiesz, film merytoryczny wyciąga z niego właśnie tyle, no to... No nie wiem. No dobra, ale w każdym razie przepraszam. I obiecuję poprawę. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Także widzimy się następnym razem. Przede wszystkim staram się odpisywać na te najważniejsze pytania, ale czasami robię to z opóźnieniem. Także błagam tych, którzy coś tam wrzucili, żeby wrócili po jakimś czasie, bo być może znajdą tam moją odpowiedź na czacie. Także... Nie jestem specjalistą od mediów społecznościowych, przepraszam. Ja też nie. Czekamy na wasze pytania do odcinka boleniowego. Mam nadzieję, że będą ciekawe, bo też ja na wiele rzeczy nie wpadnę, żeby coś się zapytać. Może wy będziecie mieli ciekawsze. Dobra, Rafał protestuje, że musiał aparaty zagotować. Właśnie, bo nam się gotuje sprzęt, także trzymajcie Dziękujemy się. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Do następnego.